Najpierw powstaje zespół przekazów dotyczących nowego prawa, czy też prawa już działającego, i te przekazy są przyjmowane przez opinię publiczną, szczególnie tę, która jest zainteresowana inwestowaniem. Następnie jest poszukiwanie urządzeń i wyrobów odpowiadających swoimi charakterystycznymi parametrami wymaganiom przepisów ustawy. W ślad za tymi działaniami idzie etap trzeci, mianowicie środki publiczne. Najczęściej są to środki z budżetu państwa, czasami środki z Unii Europejskiej być może w tej nowej perspektywie będą one zagospodarowane znacznie wyraźniej. No ale także idą środki, to jest bardzo ważne, w ramach systemu kredytowania tego typu przedsięwzięć przez banki komercyjne w powiązaniu ze środkami publicznymi. Suma tych działań to jest właściwie ułatwienie od początku, czyli od odmyślenia, od pomysłu do zrealizowania obiektu o przyjaznym zużyciu energii.